Witam wszystkich ponownie, nadal kontynuujemy naszą przygodę z Alien Shooterem. Dzisiaj zakupimy sobie nową broń plazmatyczną. Nie wiem, czy mogę tak to ująć, ale ja tak to sobie ujmę. Mam taki kaprys. No i kupimy do niej amunicję. No i na tym zakończymy może, albo chociaż do obrotów jeszcze. Okej, tak z połowy. Kontynuujemy. No i na dzień dobry, jak zawsze. Oj, coś się stało. Nie mogłem trafiać. No już. Kula. Bierzemy kule. Okej. Tak, to jest to. Nie ma tak kula i stać sobie. I one ci nic nie zrobią, a ty sobie mnie nawalasz. I też nie mogę zbyt długo stać, bo nie wiadomo ile ta kula nie trwała. Tego muszę się cofać. No i już się skończyła. Nie, 44 życia. Nie chcę umrzeć. Uff. Naprawdę. Fuks. No ale nic, gramy dalej. Cały czas do przodu. 110% i cały czas do przodu. Okej, tu też mamy nawet nasze małe potworki. Małe, ale też potrafią zakazać. Okej. Mamy jakąś taktykę. Oj. Dobra. Ajajaj. Zobaczymy sobie ich. Hehe. Się zecwaniłem trochę. No i od tego jest ta gra. Żeby sobie kombinować, radzi sobie jakoś. Wow. Wow, wysadziłem się. Ha! No dobra. No ale cóż. Raczej nie wpłynie to na jakiś negatywny wpływ na dalszą grę. Życia nadal mamy. Jeszcze dwa. Nadal dwa życia, więc nie możemy też się aż tak nie zmartwić. Dobra, to wydaje jeszcze radę jakoś. Już ostatki sił, ale daje radę. Paka, apteczka, super. Paka, apteczka, beczka. I życie. Upija jej. Kula by się przydała jakoś. Parować tam ich. Pozabijać. Okej, też zauważyłem to, że jak trzymamy się na miarę daleką odległość, obcy w nas nie strzelają. Nie wiem czemu tak to jest, może ich zasięg jakiś
O, granatnik, to nie, to nie. To... to. Zmieniamy na tą broń. O góry ile jest rzeczy? Też sobie pójdziemy? Nie zobaczymy. Tu raz. O, no i nasz implant. Plazma, rift. A to był implant raczej siły, tak jak wtedy. Siła ogólnie chyba zwiększa też pojemność magazynków. Tak mi się wydaje. A nie jestem do końca pewien, więc nie mogę dać. Głowy. Nie mogę do sobie głowy ściąć. Ale mam takie podejrzenie. No. Widzicie, z daleka śniegali, to oni nie strzelają do nas. Chociaż można to też wykorzystać w tej grze. O, mega życie. Z pewnością zaryzykuję po nie. Nie wiem, czy to wyjdzie na plus, ale okej. No, troszkę wyszło na plus. Jakby nie patrzył te 40 punktów życia. Kończy tam się amunicja w naszej broni. Trzeba posięgnąć po obrotówkę. Okej. Jak możemy, to ich zamrozimy. Tam dalej niestety już nie za bardzo. No jest taka możliwość. Więc taki trochę chwyt. Tak samo, ale widzę kulę. Widzę kulę. Dajcie mi po kulę. I tu jest druga. Okej, wykorzystamy to sobie szybko. Wpadamy tutaj, rozwalamy wszystko. Okej, rozwalamy. Tu bierzemy amunicję. Lecimy. No tu jest kula. Okej. Zniknęła nam kula. No, trochę źle zrobiłem, no, ale już trudno. I tak wyszliśmy na plus. Ile tu jest, o kurde. No cicho, zamrażacza użyjemy. Tak, tu jest ten. Zamrozimy, weźmiemy amunicję do... Wow, nie tutaj. Nie wiem, w jakim czasie zamrozimy. Okej, nie tak źle. Czasami idzie opornie, ale taka gra, wszystko idzie gładko, idealnie. Okej, tu są jeszcze góry. A, nie mam nic. Nie mam żadnej broni dobrej. Na razie zamrażam. Zobaczymy, jak tą rakieta sobie poradzi. Moja rakieta też daje radę. Amunicja na zamrażacza. Okej. Życie. Zabijamy tego pajączka.
Mam jakieś działko, ale jeszcze pamiętam, że na dole mieliśmy jakieś miejsce, mieliśmy... O właśnie, tutaj. Naszych przeciwników. Nie odpuszczamy sobie, tylko dajemy czaru. Elegancko. Ryj z tymi. Okay, nie możemy kamizelki, ponieważ mamy lepszą. Więc lecimy dalej. Cały czas do przodu. No i na to działko nasze. Zobaczymy tutaj, raczej tu nie jestem, ale się upewnimy. Nasze działko, działko. Hehe. Co to się będzie działo? Mamy działo. I 2220 życia. W tym życie. Sobie polecę to tak. Więc wiemy tak. Pokusa bierze na kasę. Ale okej. Wow. Kula. Znaczy jak jest kula, to co? Lecimy i podkładamy pakę. Co to się dzieje? Wow. Tylko czy dam radę? Bo tutaj jak na razie to nie mogę. Okej. No i się zabiliśmy. Można powiedzieć, że się poświęciliśmy troszkę. No ale myślałem, że kula to nam nic nie zrobi w sumie. Chociaż potwory nas tam zatrzymywały, więc nie mogliśmy dalej przejść. No nic, już trudno. Będziemy musieli w następnych misjach strasznie uważać. Bądź teraz dokupić sobie na życie. No i koniec. Koniec naszej przygody. Tym razem poszło nam troszkę gorzej. Lecz to jest właśnie motywacja do następnej misji, żeby grać tam lepiej. Okej, widzimy się następnym razem. Do zobaczyska, cześć.